Zrobiłem się pomerdało, no zobaczymy. Na kozienicę powinno gdzieś być odbicie. No to ja źle, ale ja stamtąd gdzieś tak jak na Dęblin jechałem, kurczę, nie wiem, ale zobaczymy, czy ja się walnąłem, czy nie. Ale to jest ta GPS mapa, automap, znaczy nie auto, GPS, Google też bzdurne podaje informacje. Kozienice. Dobra, może tutaj. Może faktycznie. A gdzie był wjazd? A, tu był wjazd, no dobra, czyli dobrze jedzie. Wycofuję, że go w ogóle źle. Góra płaska. I do pana Jana chyba wpadniemy w Kozienicach, którego robiłem już auto. Pytamy się trochę, porozmawiamy. Niech mi doradzi, co robić. Jak będzie jakaś stacja, to zatrzymam się i sobie parówkę wezmę gorącą. Przydałoby się coś na rusztkę rzucić. No tutaj to już nie potrzebuję GPS-u, tutaj ponagrywam, no mogłem w Puławach, ale ja jechałem inną drogą, bardzo, bardzo dawno temu jechałem, no i tak nie byłem pewien, będzie trudno, nie będziecie mieli na filmie miasta Puławy. Kochaj to auto. Jeszcze muszę jedno albo dwa pytania i w Wydziale Komunikacji i na stacji diagnostycznej. No, chcę mieć legal, nie chcę, żeby... Jeżeli nadałbym autko tak zwaną literką C, czyli ciężarowy, z reguły jest na dwie osoby. No ja zawsze biorę trzecią osobę pod uwagę, załóżmy, czy wnuczek, czy coś, jak wyjechało, ktoś tu jechał z przodu, to tak niezręcznie. Druga sprawa, że grudź chce wywalić po prostu, nie jest do niczego niepotrzebny, bo to nie będzie autko ciężarowe, w sensie do zarobku, etc. i tym podobne. Tylko na mini camper, czyli będzie łóżko, etc. i tym podobne. To trzeba zapytać, bo jest też, że zmiana samochodu na właściwości inne, to jakaś firma, bo to, bo sram, to znaczy wyrywanie pieniędzy to jest tak zwane. Nie wiem, kto to wymyślił, ale w każdym bądź razie chyba na samochód, to znaczy się jest to przeznaczenie, nie wiem, chyba Wydział Komunikacji to decyduje, czy tam diagnosta na stacji okręgowej, że samochód zmienił przeznaczenie na, no właśnie, camper czy coś takiego. I wtedy są całkowicie inne, no. No i właśnie muszę z tym grodzić, bo w razie czego to jest dużo autek tak zwanych ciężarowych i one nie są takie i cenowo, i nie są też rozwalone, bo ludzie ściągają gdzieś z zagranicy. Z zagranicy to sami wiecie, że nie są auta tak zmęczone jak u nas w Polsce. Ona się ładuje do oporu, powiedzmy, się zażyna.
ja tego nie rozumiem, tyle aut miałem w życiu i tym podobne, żeby uszczelka pod głowicą mi poszła. Ja sobie tego nie wyobrażam. To jest po prostu niepilnowanie samochodu, nie wiem, układ chłodzenia niepilnowanie, czyli wiatrak, etc. i w ogóle. I są takie chyba skutki. Ja jak to kupiłem, to też dziwnie jakoś mi się zachowywało, aż wreszcie patrzę, wiatrak rozpindaczony, silnik w ogóle, ośka, wszystko zardzewiałe. No to kupiłem, wymieniłem, gęstnoje, czujnik kupiłem, ale włączając się włączało, ale teraz sobie przypomniałem, że nie z tego czujnika, gdzieś czegoś brałem, no to także muszę gdzieś to po prostu kupić płyn do chłodnicy, mieć zapasie i jak go wystudzę całkowicie, no żeby się nie poparzyć. To jest szybka operacja, no akumulator trzeba wyciągnąć, tam dojście zrobić, zawleczki, bo tam są takie zapinki, zawleczki, przygotować jedno tylko przerzutkę, no to tam ile, setka płynu może wylecieć, więcej nie. No, i zrobię, i wrzucę nowy i będzie ok. W każdym razie, co tutaj jest, smertasz, no. To narodzictwo jest swoich rodzin. Muszę tu wycieraczkę uruchomić z tyłu, znaleźć kable zasilające, impuls co i jak. Już będzie też już dobrze, a szyba ogrzewana, nie wiem. Jak już wycieraczkę zrobię, to i tamto może zrobić. Jakiś czas włączony.